wiadomość to jest to, że mamy listy. Była to długa praca, niełatwa, bo kandydatów przeskiem na te najwyższe miejsca, a jeszcze bardziej na jedynki było wielu. Wybraliśmy tych, którzy zostaną tutaj za chwilę przedstawieni. Wydaje nam się, że jest to wybór najlepszy z możliwych. Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa. Reprezentujemy także pewną wspólną wszystkim, mówię o członkach i tych, którzy popierają naszą partię, ideę. Ideę budowy w Polsce ustroju i efektywnego, takiego, który będzie zapewniał naszej ojczyźnie szybki rozwój, szybkie dogonienie zamożnych państw Europy Zachodniej. Ten proces trwa, no ale jeszcze nie został sfinalizowany. A z drugiej strony ustroju sprawiedliwego, takiego, który jest w stanie dokonywać redystrybucji dochodu narodowego w taki sposób, by te grupy, które mają różnego rodzaju trudności, były także wspierane. Przy czym ta polityka zawiera zarówno element socjalny, ale także zawiera element godnościowy i jest, jeżeli chodzi o główną swoją część, skierowana do wszystkich, niezależnie od tego, jaki jest poziom dochodów danej rodziny. No i oczywiście szczególnie zależy nam w tej polityce na tych, których los potraktował wyjątkowo źle, czyli na osobach niepełnosprawnych, i zależy nam też bardzo na dzieciach, na rodzinach, na tym, żeby ten mechanizm społeczny, który działał przez wieki i który pozwalał odtwarzać, i to zwykle w coraz większym wymiarze, kolejne pokolenia, trwał. Bo bez tego mechanizmu i nasz naród, ale szerzej, bo pewne zjawiska mają rozmiar w naszej cywilizacji, czy zasięg bardzo szeroki, by nasza cywilizacja, najbardziej życzliwa człowiekowi cywilizacja w dziejach świata, trwała, utrzymywała się i rozszerzała w świecie. Te przesłanki są także przesłankami, choć często to jest oczywiście związek bardziej pośredni naszych decyzji personalnych. I pozwólcie Państwo, że te decyzje personalne tutaj w tej chwili Państwu przedstawię, korzystając z listy, no i z okularu, bo taki już los. Lista numer 1, czyli Legnica. Na pierwszym miejscu jest pani marszałek Elżbieta Witek. Lista numer 2, Wałbrzych. Na pierwszym miejscu jest pan poseł Marcin Gwóźdź, dotychczasowy poseł. Lista numer 3. Na pierwszym miejscu jest pani poseł Mirosława Stachowiak-Krórzecka. Lista numer 4. Na pierwszym miejscu jest obecny szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szot. Lista numer 5. Na pierwszym miejscu jest obecny prezes Centrum Legislacji Rządu pan profesor Szczucki, Krzysztof Szczucki. Lista numer 6. Numer 5 to Toruń. Lista numer 6 to jest Lublin. Na pierwszym miejscu jest pan minister profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej. No i oczywiście poseł. Chełm. Na miejscu pierwszym jest pan minister i też oczywiście poseł Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński. Tutaj pewne wyjaśnienie. To, że pan minister Mariusz Kamiński jest na pierwszym miejscu w Chełmie, wynika z tego, że to jest okręg graniczny. To jest po części granica z Białorusią, po części z Ukrainą, tu problemu nie ma, ale jakie są problemy na granicy z Białorusią, to państwo wiedzą. I ta obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny bardzo istotny, ale przede wszystkim ma także pewien wymiar symboliczny, bo pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Lista numer 8, Zielona Góra. Pan poseł Marek Ast. Lista numer 9, Łódź. Pan minister, profesor Zbigniew Rau. Przepraszam, bo tutaj się troszeczkę zlepiły te strony. O. Lista numer 10. Pan marszałek Antoni Macierewicz. Oczywiście obecny poseł, marszałek senior Sejmu IX kadencji, ale poprzednio minister, szef służb wojskowych. Krótko mówiąc, człowiek o wielkim doświadczeniu, jednocześnie o bardzo pięknej karcie w walce z komunizmem. Lista numer 11, Sierac, pani poseł Joanna Lichocka. Lista numer 12, Chrzanów, pan poseł Rafał Bochenek. Lista numer 13, Kraków, pani poseł Małgorzata Wasserman. Lista numer 14, Nowy Sącz, pan marszałek Ryszard Terlecki. Lista numer 15, Tarnów, pani poseł Anna Pieczarka. Lista numer 16, Płock, pan poseł i pan minister Karol Bortniczuk, minister sportu. Lista numer 17, pan poseł Marek Suski. Lista numer 18, pani obecnie jeszcze senator Maria Koc. Była wicemarszałek Senatu. Lista numer 19, Warszawa, pan minister profesor Piotr Gliński. Lista numer 20, czyli tak zwana Warszawa 2, często zwana Obarzankiem, pan minister Mariusz Błaszczak. Lista numer 21, Opole, pan poseł Paweł Kukiz. Lista numer 22, Krosno, pan marszałek Marek Kuchciński. Obecnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Lista numer 23, pan minister, czyli Rzeszów, pan minister Zbigniew Ziobro. Lista numer 24, Białystok, pan minister Jacek Sasin. Lista numer 25, Gdańsk, pan poseł Kacper Płażyński. Lista numer 26, Gdynia, pan minister Piotr Miller. Lista numer 27, Bielsko-Biała, pan minister Stanisław Szwed. Lista numer 28, Częstochowa, pani poseł Lidia Burzyńska. Lista numer 29, Gliwice, pani poseł Bożena Borys-Szopa. lista numer 30, Rybnik, pan poseł Bolesław Piecha. Lista numer 31, Katowice, pan premier Mateusz Morawiecki. Lista numer 32, Sosnowiec, pani poseł Ewa Malik. Lista numer 33, Kielce, Jarosław Kaczyński. Lista numer 34, Elbląg, pan poseł Leonard Krasulski. Lista numer 35, Olsztyn, pan minister Janusz Cieszyński. Lista numer 36, Kalisz, pani minister Marlena Maląg. Lista numer 37, Konin, pan minister Zbigniew Hoffman. Lista numer 38, Piła, pan poseł Krzysztof Czarnecki. Lista numer 39, Poznań, pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Lista numer 40, Koszalin, pan poseł Czesław Hoc. I lista numer 41, pan minister Marek Grubarczyk. No jak widzicie Państwo, jest tutaj wielu przedstawicieli rządu, a także prezydium Sejmu. No w tym wypadku poza jedną osobą są to wszyscy, czyli dwoje. Pani marszałek i pan wicemarszałek. Na drugim miejscu jest druga pani wicemarszałek, na drugim miejscu w Warszawie. No ale jest też i wiele posłanek i posłów, którzy po prostu dobrze się prezentowali, jeżeli chodzi o ich pracę w Sejmie, ich pracę w terenie, a często mają też i bardzo długi staż, są ludźmi bardzo doświadczonymi, są ludźmi, którzy także w bardzo trudnych czasach, bo nasza formacja polityczna, zarówno pod tą pierwszą nazwą Porozumienie Centrum, jak i drugą, no, bywała w bardzo dobrych czasach dla siebie i bywała także i bardzo trudnych. No i są osoby z rządu, które nie mają doświadczenia parlamentarnego, ale tak jak na przykład pan profesor Szczucki, są naprawdę znakomicie przygotowane, jeżeli chodzi o pracę państwową w różnych dziedzinach, ale szczególnie jeżeli chodzi o dziedziny prawnicze. Czyli krótko mówiąc, tutaj z jednej strony mamy i kwalifikacje, i duże doświadczenie, a z drugiej strony mamy także ludzi, którzy przeszli, można powiedzieć, przez ogień i wodę, jeżeli chodzi o te ostatnie 30 kilka lat. I ci ludzie zresztą na ogół, te osoby na ogół mają także przeszłość z lat 80. Tyle mogę Państwu w tej chwili powiedzieć. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Szanowni Państwo, pytań nie przewidzieliśmy, Panie Prezesie, także przeproszę, akurat w tej części pytań nie będzie, jeżeli mogę tym zarządzić, Panie Prezesie. No, zaplanowaliśmy zdjęcie. W czasie wyborów szef partii jest niewolnikiem sztabu. Nie mam wyjścia. Będzie możliwość w kuluarach jeszcze rozmów i dogrania dodatkowych setek, natomiast zaplanowaliśmy pamiątkowe zdjęcie naszych lokomotyw z naszym liderem, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Bardzo proszę o szybki demontaż mównicy. Ja poproszę o te magiczne listy, najważniejszy, najcenniejszy dokument dzisiejszego dnia. Lokomotywy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. W tym składzie będziemy startować oczywiście w tych wyborach, ale to niepełny skład, szanowni państwo, ponieważ mamy już pełne listy i w najbliższych dniach, w najbliższy weekend będą prezentowane w poszczególnych okręgach, łącznie z naszymi kandydatami do wyborów, w wyborach do Senatu. Prokurator czeka na pana Giertyka. Ja może nawet nie odpowiadać na ich pytanie, które ja robię za prowokacyjne. Czuję się w ogóle nieźle, muszę zadać pytania dotyczące tego rodzaju obsuwania. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. To pamiątkowe zdjęcie. Zwyciężymy? Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję za obecność. Jest energia, jest siła Prawie i Sprawiedliwości do tego, by zwyciężać wybory. Przed nami najważniejsze, Szanowni Państwo, wybory od 1989 roku. Po raz kolejny zamierzamy je wygrać pod kierunkiem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. A więc rozjeżdżamy się po naszych okręgach i w najbliższy weekend w naszych okręgach będą odbywały się, tak jak powiedziałem, różne konferencje, w trakcie których i wydarzenia, w trakcie których będziemy prezentowali wszystkich naszych kandydatów w wyborach do parlamentu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, jeszcze wszystkim powodzenia, do zwycięstwa!